Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony, zapraszam na nasze spotkanie z rynkami finansowymi. Mamy dość ciekawą, ciekawą końcówkę tygodnia, minionego tygodnia, po bardzo negatywnym całym tygodniu na giełdzie w USA, było odreagowanie. Pytanie, co w tym tygodniu będzie się działo? No, początek zaczyna się stosunkowo, może nie słabo, bo nie ma dużej wyprzedaży, ale nawet na indeksie niemieckim, który zachowywał się lepiej niż rynki amerykańskie. Mieliśmy, my czy mamy teraz otwarcie na minusie? Zobaczymy, jak będzie o godzinie 9, Ale aktualnie jest to 65% na minusie względem piątkowego zamknięcia. Widać też, że rynek respektuje taki kanał spadkowy, który tutaj można wyrysować w taki sposób. Jak skopiujemy sobie linię na dół, no to otrzymamy właśnie ten wspomniany kanał i w tym kanale rynek aktualnie podąża. W związku z tym wybicie w jedną lub w drugą stronę z kanału będzie albo odwracało sekwencję spadkową, albo ją przyspieszało. Aktualnie, biorąc pod uwagę zachowanie giełdy WSA, odreagowanie, które też są widoczne, brak jakichś takich bardzo konkretnych nowinek, które mogłyby popychać indeksy niżej, wydaje się, że powinna się pogłębiać korekta, czy pogłębiać wzrosty, w przypadku DAXa jest też troszeczkę inna sytuacja, ponieważ giełda amerykańska wybiła dołki, zaraz do tych indeksów dojdziemy, giełda niemiecka natomiast utrzymuje się powyżej dołków bezpośrednio po wojnie, choć trzeba pamiętać, że giełda amerykańska z kolei inaczej reagowała na samą wojnę, dlatego że mniej ją dotykała. Dlatego teraz moim zdaniem powinniśmy oczekiwać kontynuacji ruchu wzrostowego, ale to zostanie potwierdzone dopiero po wybiciu poziomu 14-200. To powinno otworzyć nam drogę ponownie do poziomu nawet 15 tysięcy punktów i być może w takiej konsolidacji szerokiej będziemy czekali na rozwój sytuacji, bo niestety niemiecka gospodarka i cała europejska jest dotknięta wysokimi cenami gazu. Gazu, czy też ropy, plus ewentualnymi obawami o braki dostaw. To jest chyba największy problem, bo sama cena jeszcze nie stanowi takiego problemu jak braki w dostawach. Jeżeli jednak rynkowi nie udałoby się wybić poziomu 14200, czyli powyżej kanału spadkowego, należałoby tutaj oczekiwać właśnie spadków do poziomu najpierw kanału, a później ewentualnie jego wybicia. Taką wskazówką, że to się będzie realizowało, będzie wybicie dołem poniżej 13800. Więc inaczej mówiąc, dopóki jesteśmy powyżej 13800, uważam, że bardziej prawdopodobne jest wybić kanału spadkowego w górę i ponowny atak w kierunku 15 Punktów, a kiedy cena spadnie poniżej, no to e, bardziej prawdopodobne jest testowanie dolnego ograniczenia tego kanału. Dolar do polskiego złotego nie wykazuje siły, ale przede wszystkim ze względu na słabość, na, na siłę dolara względem euro. Czy względem franka sytuacja jest bardziej stabilna, utrzymujemy się w podobnym poziomie cenowym poniżej szczytów z listopada 2021 roku. Względem funta tutaj podobna sytuacja pomału, przy słabości funta było pogłębianie spadków. Teraz testujemy okresową średnią kroczącą na wykresie dziennym od dołu, co też stanowi opór, natomiast no, brakuje takich jasnych, silnych przesłanek do umocnienia się polskiego złotego, ponieważ euro co do zasady jest słabe, a my jako

kraj eksportujący do Unii Europejskiej, zarabiamy w euro, natomiast duże koszty ponosimy w dolarach poprzez zakup właśnie gazu czy ropy, więc niestety ta sytuacja, która aktualnie panuje na świecie, bardzo negatywnie odbija się na bilansie polskim, tym płatniczym, no bo dostajemy mniej warte euro, a musimy płacić w droższych dolarach, więc to jest sytuacja oczywiście negatywna. Jeżeli by postępowało spowolnienie cen wzrostowych gazu, no to to oczywiście było dobre. Podobnie ropy. O tyle tylko, że nie do końca jest to widoczne, bo na rynku energii cały czas zaobserwować można utrzymującą się wysoką cenę ropy. Aktualnie te 110 dolarów ponownie jest testowane w ramach takiego kanału bocznego, który się wyrysował na ropie. Wybicie 110 w górę powinno otworzyć drogę do 120 lub wyżej. Natomiast co do ceny gazu. Ziemnego, no to musimy też pamiętać, że mamy różne ceny gazu. Mamy ceny te międzynarodowe, takie bardziej, właśnie amerykańskie, nazwijmy to, i te, które są związane z rynkiem polskim, europejskim, bardziej one niegdyś chodziły bardzo podobnie, aktualnie się mocno rozjechały. I na Trading Economics ten gaz europejski notowany na giełdzie w Europie to jest TTF Gaz, i to jest spadek w zeszłym tygodniu o 6,6%. No ale ma się to nijak do ceny, jaka wzrosła, bo to było 254% w tym roku. Natomiast ten brytyjski gaz spadł o 15%. I tutaj ta dysproporcja też zaczyna być ciekawa. Mamy, zobaczmy, wygląd wykresu tego właśnie z giełdy w Holandii. Mamy utrzymującą się poziom taki, który był mniej więcej rok temu, czy przepraszam, w pół roku temu, w sierpniu, wrześniu widoczny na rynku, bo wtedy już były obawy o ewentualne braki dostaw i ceny rosły. Ale te piki, które miały miejsce w momencie, czy znaczy w grudniu, gdzie było ryzyko wojny, a później właśnie w samą wojnę, no, mieliśmy, mieliśmy już dawno, dawno za sobą. A brytyjski gaz, czyli ten notowany na giełdzie w Londynie to tutaj jest jeszcze niżej. Mówi się o tym, że zapasy gazu w Wielkiej Brytanii zostały uzupełnione. No i teraz nie ma takiej presji do tego, no a poza tym idzie lato, więc też mniej się zużywa gazu, więc no nie ma presji na to, aby ten gaz był kupowany po każdej cenie. Gaz ma taką naturę, że jest bardzo zmienny, ponieważ też popyt na gaz jest bardzo zmienny w zależności od pogody, od sytuacji i wielu innych czynników, a też nietrudno o braki dostaw gazu, no jeżeli zwłaszcza jak jesteśmy uzależnieni od na przykład gazu rosyjskiego. Aktualnie ten gaz, nazwijmy to najbardziej handlowany, czyli ten w Stanach Zjednoczonych, z giełdy w Chicago, tutaj utrzymuje się między poziomem 8 a, 6, a 7 dolarów. Aktualnie taka konsolidacja się nam utworzyła. Natomiast na wykresie czterogodzinowym warto zauważyć, że mieliśmy ruch spadkowy rozpoczęty od 8,70, gdzie było załamanie trendu. Natomiast teraz już też to zostało odwrócone znowu na wzrost, tak? bo ostatnio potwierdzony szczyt jest na 7,10. Więc teraz trwamy w ruchu wzrostowym. Bardzo ciekawy opór mamy na 8 dolarach. I jeżeli rynek by spróbował te 8 dolarów zaatakować i tam pojawiły się sygnały do sprzedaży w postaci cieni od góry na wykresie 4-godzinowym czy też godzinowym, byłyby to sygnały do spadków ze stop lossem powyżej 8,98. Natomiast jeżeli to się zaczęłoby realizować i rynek rozpocząłby ruch spadkowy poniżej. 7,46. To wtedy byłoby załamany ten ruch bieżący, no i można by było traktować to jako taki sygnał do spadków z mniejszego interwału, tym samym ze stop lossem powyżej lokalnego szczytu, co zmniejszałoby ryzyko na ewentualnej transakcji. Chociaż z gazem trzeba być bardzo ostrożnym, jest to wciąż instrument który podlega dużym emocjom. Podobnie emocjom podlegają towary rolne, i na tych rynkach chciałbym się też chwilkę skupić. Pszenica, mamy ogromne wzrosty na pszenicy. 5% znowu fala wzrostowa wynika to z tego, że Indie w zeszłym tygodniu obiecały, że będą uwalniały swoje, czy będą eksportowały po prostu zboża. Natomiast w piątek, z piątku na sobotę pojawiła się informacja, że jednak od tego odstąpią. Inaczej mówiąc, nie będzie eksportu, przynajmniej na tę chwilę. Zboża z Indii, przeważnie pszenicy. Jest to wynik słabszej pogody i potencjalnie słabszych zbiorów, no i dbałości oczywiście o swoje, swój naród. Być może część osób będzie się duszkiwała jakichś związków między Rosją a Indiami, bo tam były dodatkowe deale robione między Indiami a Rosją na zbrojenia, na dostawy ropy wszystko oczywiście w rublach. Więc tutaj Indie dość mocno współpracują z Rosją, ale to też wynika z tego, że nie bardzo mają innych partnerów, a tak przynajmniej się na ten moment wydaje, dlatego że od Rosji otrzymują najwięcej zbrojeń. Dlatego muszą trzymać się dobrze z Rosją. Natomiast czy to jest jakaś polityka, czy to po prostu jest faktyczne dbanie o swoich, o swoich mieszkańców, to już są niezależne od siebie tematy, nie ma to większego znaczenia dla. Samej ceny, dlatego że cena po prostu patrzy na popyt i podaż. Podaż będzie mniejsza, w związku z tym cena rośnie, szukając równowagi. I tutaj mamy zaatakowane 1233. Moim zdaniem, w takiej sytuacji, w której jesteśmy, kontynuujemy ruch wzrostowy, czyli w kierunku 1300-1400, więc jest to bardzo niebezpieczna rzecz, znowu dla cen. Niestety pojawiają się już coraz głośniej nagłówki z różnych części świata, przede wszystkim z Bliskiego Wschodu. Które mówią o bardzo drastycznych wzrostach cen towarów rolnych. Ten wzrost no, implikuje to, że będą napięcia znowu w, w rejonie, który jest bardzo niebezpieczny. Będziemy mieli napięcia w miejscu, w którym wydobywa się ropę, wydobywa się gaz. I to może powodować kolejne napięcia także i na rynkach właśnie surowców energetycznych. Dodatkowo migracja ludności była tematem bardzo głośnym w Europie już, i pytanie, czy ten temat nie wróci, gdzie w Europie żywność jest produkowana wewnętrznie przede wszystkim Rosja eksportowała dużo pszenicy właśnie w stronę Afryki, a nie w Europie. Bardziej może nam doskwierać Ukraina, która, która eksportowała do, do Unii Europejskiej również, chociaż może mniej pszenicy, a bardziej olej. Natomiast jest to i tak mniej dotkli, dotkliwe niż właśnie tamtym krajom, które no wewnętrzny popyt mają trudny do zagospodarowania poprzez trudniejszą pogodę. Iranie, o którym była tutaj mowa, gdzie ceny podskoczyły o 300%, nie, to tam i tak jest produkcja wewnętrzna widoczna. To mimo wszystko i tak ten wzrost jest widoczny. Polska wysoko produkuje, bardzo mało importujemy, nawet więcej eksportujemy niż importujemy żywności. Niemniej, jeżeli byłoby, znaczy też musimy pamiętać o tym, że mamy przyrost ludności nagły, bo przynajmniej, znaczy maksymalnie 2 miliony. Ukraińców dalej jest w Polsce. Tyle osób, bo przyjechało do Polski około 3 miliony z hakiem, niedużym, wyjechało ponad milion, w związku z tym te 2 miliony dalej pozostaje. Być może wyjechali za granicę dalej do Niemiec, do innych krajów, ale to wszystko powoduje, że w Europie, a przede wszystkim w Polsce, jest cały czas bardzo duży, dużo ludzi, którzy, których nie mogliśmy brać pod uwagę przy planowaniu nazwijmy to spichlerzy. I to może powodować kolejny wzrost cen, bo będzie więcej osób do wyżywienia. Nie wiem na ile te rzeczy są brane pod uwagę w strategicznych działaniach rządu. Miejmy nadzieję, że są. My, jako osoby indywidualne, możemy dbać jedynie o siebie samych i o naszych najbliższych, więc, więc tak to na tę chwilę wygląda, że ceny najprawdopodobniej towarów rolnych będą rosły i to znacząco. Być może nie grożą nam niedobory, bo mamy jednak produkcję własną wysoką, ale wystarczy kilka dni suszy i pojawi się problem także i z naszą produkcją. No i nie będzie skąd tej produkcji zaspokoić. I, więc, więc musimy niestety mieć to na uwadze, że ten rok oraz przyszły prawdopodobnie będą trudne. Pod względem cen żywności, i to będzie kolejny czynnik inflacyjno-genny. A co więcej, ponieważ cena ropy, cena gazu utrzymują się na wysokich poziomach, i aktualnie trudno spodziewać się spadków tych cen, zwłaszcza cen ropy, która jest mocno niedoinwestowana, może powodować także utrzymywanie się tych cen wysokich przez kolejne lata, ale to już będziemy obserwować dalej. Więc pszenica dalej prozrostowa, ciekawie zapowiadało się na kukurydzy, bo tutaj oczywiście kukurydza jako pewien substytut pszenicy w pewnym stopniu oczywiście nie będzie spadało jeżeli pszenica będzie mocno rosła. No i vice versa, tak? No bo oczywiście to też nie jest tak do końca, bo kukurydza ma więcej zastosowań, między innymi w biopaliwach, więc jeżeli cena ropy rośnie, to też i kukurydza rośnie. Natomiast między zbożami, soja, kukurydza, pszenica istnieje dość duża korelacja właśnie w wyniku tego, że w pewnym stopniu są dla siebie substytutami, czy to w paszy, czy to w żywności i tym samym no, należy traktować to w taki sposób łączony. Tu się pojawił sygnał do sprzedaży. Widać taką dość rozbudowaną formację głowy z ramionami, ale przede wszystkim chodzi o pewną strukturę rynku, która polega nawet na tym, że pierwszy raz od bardzo długiego czasu, a dokładnie od dołków, które sygnalizowałem mówiliśmy o tym w październiku listopadzie że doszło do odwrócenia trendu i znowu pojawiły się sygnały do wzrostów na kukurydzy i ten trend był bardzo, bardzo solidny i przyniósł. No 50% wzrostów i teraz pojawił się pierwszy raz na wykresie dziennym sygnał do spadku w kolei, czyli rynek wybił ostatni potwierdzony dołek na 787 no i teraz respektuje, znaczy zobaczymy czy zarespektuje przedostatni szczyt, na to bym szczególnie zwracał Uwaga. No i w zależności od tego, jak się będzie zachowywała kukurydza, jak pszenica, to albo dostrzeżemy te sygnały, że już rynek nie chce rosnąć dalej, być może docierając do pewnego sufitu. Natomiast, jeżeli by te poziomy były pokonywane dalej, no to niestety trend wzrostowy trwa dalej. Dla osób, które handlują na wzrosty, to jest dobra informacja. Natomiast gorzej dla osób, które niestety tą żywność muszą kupować, czyli nas wszystkich. Tyle z mojej strony zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie już za tydzień oraz do serwisów Inwestie oraz Swaber, gdzie na co dzień pomagam i analizuję rynki dla, dla Was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć!